Na przykład latanie dronem tutaj. No i pięknie, jest cudownie, wszystko działa. Piękna pogoda i do tego jeszcze mamy fantastyczne okoliczności przyrody. Przyjechaliśmy sobie odpocząć na parę dni na Kretę i dzisiaj będziemy eksplorować wąwóz Preveli. Właściwie to rzekę i plażę i zobaczymy, jak to tutaj wygląda, ale specjalnie zaparkowaliśmy koło mostu, żeby przejść się 2 kilometry. Jesteśmy kawał drogi od domu, bo dalej prawie jesteśmy na wysokości Bengazji, a więc jest to naprawdę mocno na południe, a jednocześnie można latać na europejskich przepisach. Pod tym względem jest Kreta rewelacyjna. Zajebiście. Za nie mówiłaś? No. No pierwszy lot na Krecie był kosmiczny. Tutaj wyczuwałem wszystko idealnie, naprawdę dobrze i widać. Ale przepiękne różnice terenu, przecież te skały, kurcze, droga wijąca się, rzeka, most, Gaja Olifne, no to wszystko, jak się nad tym lata, to jest wrażenie bezcenne. Ale dobrze jest też panować. Ja się bardzo cieszę, że mam tak dobre panowanie nad dronem, bo mogę naprawdę sobie fajnie tutaj polatać. Nie widziałem idealnie linii, ale wiedziałem, że są przyłącza tutaj, więc się trzymałem trochę wyżej. Ale poszło naprawdę sztos. Pierwsza akcja i od razu sztos. Cały czas podążamy wzdłuż rzeki, już około kilometra zrobiliśmy od mostu. Natomiast to, co jest fantastyczne, że tutaj mamy kapitalne rośliny, bo te, które rosną bezpośrednio nad korytem rzeki, są bardzo zielone, soczyste, a reszta, całe otoczenie jest takie suche i faktycznie brakuje wody. Wszędzie to widać. No i teraz powoli już dochodzimy do wąwozu. Wygląda to magicznie, dlatego że mamy bardzo stopniowo te doznania. Ale tu już się zrobiło tak wysoko nagle i idziemy ścieżką, już nie ma drogi. No i przeloty nad cyprysami i nad palmami mają naprawdę niesamowite, fantastyczny smak. Zupełnie inaczej się lata nad egzotyczną roślinnością. No latanie tutaj to jest w ogóle inna forma, naprawdę robi wrażenie, ale co jest ciekawe, że będąc w powietrzu ja mam mniejszego pietra niż wychylając się za tych skał, bo tu jest naprawdę ostro i tu są takie przepaście, że one mają kurczę ze 100 metrów chyba te skały. A lecąc mniej więcej mam już wyczucie, na jakiej jestem wysokości i jestem z tym obeznany na co dzień, więc na pewno jest inaczej. Ale fajnie, fajnie się latało. I w stronę morza, tam widać było już rzekę, która jej ujście,
ale też super było tam w dół, gdzie rzeka była oczywiście mniejsza, ale też takie jeziorka tam powstają. Rewelacja. Dobrze się latało, oczywiście nie ryzykowałem jakoś specjalnie, widokowy, cruising, nic wielkiego, no bo trudno, żeby stracić drona drugiego dnia pobytu. Próbowaliśmy zaatakować wąwóz od góry, ale tam te ścieżki były zbyt strome i nie chcieliśmy tam ryzykować, żeby nie spaść do wąwozu, więc trzeba było zejść całą tutaj połowę trasy. Jesteśmy teraz nad rzeką, ale za to miejsce i takie jeziorka tutaj orzeźwiające są cudne. Można się wykąpać, jest dużo kwiatów też, piękne kamienie i też kamieniste dno, ale spokojnie można na bosaka przejść. Teraz znajdziemy, tutaj się nawiążemy do ścieżki i pójdziemy wzdłuż wąwozu po lewej stronie tym razem, więc jest niezły ten spacer nasz, ale dajemy radę, nigdzie nam się nie spieszy. Musieliśmy wrócić tak z pół kilometra. No i musiało minąć naprawdę wiele godzin, żebyśmy dotarli do ujścia rzeki, ale jesteśmy, plaża zatłoczona o tej porze. Natomiast wniosek jest taki, że możemy tutaj przyjechać z samego rana, bo mamy tutaj dosłownie 10 minut, no może 15 minut jazdy samochodem z Plakias, więc naprawdę super pod tym względem, że tą plażę możemy mieć dla siebie, tak o 7 rano na przykład. Bo teraz jest prawie jak na polskim morzu, tylko nie ma parawanów. No jesteśmy już na tej samej miejscówce kolejnego dnia, wypoczęci, naładowane akumulatory. 6.30 w Polsce, 7.30 tu. Mniej więcej pory sobie odpowiadają. Na parkingu jedno auto widzę, takie białe. A wszystko jest otwarte. Parking niby od 10 dopiero czynny. Co tam się wydarzyło? Teraz chłopaki odpalają łódkę. I ta łódka jest pełna worków na śmieci. To widać, jak dużo tutaj ludzi w ciągu dnia się obraca. Zdaje się, że nie wszystkie zakazy tutaj są widoczne, na przykład latanie dronem tutaj, fotografowanie.
Nie ma już tych zakazów. Bardzo mi się podoba, jak Grecy sobie radzą w takich sytuacjach. Ale ilość ludzi, jaka tutaj dobiła na tą plażę, to jest po prostu niesamowite. Ja się zdrzemnąłem pół godziny. Patrzę, a tutaj normalnie się zrobiła ta polskie morze. No i teraz musimy przekroczyć rzekę, żeby przejść na drugą stronę i już się ewakuować z plaży. Nieźle. Jak? Super. Gorąco teraz. Tu jest gorąco, ale jest cudnie. Chyba. Jak się. Ale trochę uschnięte, no nie? Tak. Kończymy naszą przygodę. Było naprawdę pięknie. Super wyprawa i dużo przygód mieliśmy. Na szczęście wszystko szczęśliwie. 4 loty zrobiłem. Jestem zadowolony, aczkolwiek trzeba tutaj już na samą plażę przyjechać rano, bo jest za dużo ludzi. Polskie morze. A jakbyśmy tutaj przyjechali 6-7 rano, będzie plaża prawie tylko dla nas. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa. Thank you.